Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Właściwie do tego, żeby formalnie był pan dyrektorem, to jest tylko kwestia powołania przez prezes Pachciarz Narodowego Funduszu Zdrowia, ale rozumiem, że to tylko formalność, bo to pan wygrał konkurs. Więc rozmawiamy tak, jakby był pan już dyrektorem, bo wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, który jest szefem Rady NFZ-u, powiedział, że liczy na to, że pan poprawi wizerunek NFZ-u i usprawni dialog z samorządami. To między innymi z tych powodów została odwołana Barbara Kawińska. Jakie błędy popełniła? Czy wolał mnie oceniać, nie zaczynać, a nawet jeszcze nie zaczynać pracy od oceny poprzednika. Na pewno było dużo dobrej woli i chęci dobrej pracy, do dobrego funkcjonowania. Natomiast oczywiście kwestie komunikacyjne są dość ważne, znaczy można powiedzieć bardzo ważne, tak? To jest sfera, która przyciąga zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ dotyka prawie każdego z nas i to jest, jak nie bezpośrednio nas, to kogoś z rodziny, przyjaciół. I stąd jest ważne, żeby tłumaczyć, dlaczego takie, a nie inne decyzje, co chcemy zrobić i w jakim kierunku ma się to rozwijać i dlaczego czasami można, trzeba podjąć decyzję również. No właśnie, ale panie dyrektorze, wie pan, że może pan działać tylko w zakresie przepisów prawa i właściwie budżetu taki, jaki jest. Nigdy się wszystkich nie zadowoli. I co myśli pan, że jak się pan będzie spotykał z prezydentami, jednym, drugim, trzecim, marszałkiem, będziecie sobie mówić, to wystarczy? To nie tylko jest kwestia mówienia, tak? To znaczy myślę, że zaproponowanie również zintegrowanego podejścia, że tak się wyrażę, również od strony zarządczej, tak, do problemów z ochroną zdrowia związanych, na pewno pozwoli uruchomić ten potencjał, który drzemie również w samorządach i myślę, że w tym kierunku warto byłoby pójść, bo dużo samorządów znowu podejmuje bardzo ciekawe inicjatywy, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Są prace, żeby to poprawić, natomiast bez współpracy z płatnikiem, który potem stara się likwidować szkody, które ewentualnie powstają wobec zdrowia, tak? Trzeba to zdecydowanie usprawnić. Dobrze, to może tak. Przychodzi pan z dużego szpitala, z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie jest pan wicedyrektorem. I teraz pewnie zaczną się takie głosy, że teraz będzie w NFZ-cie rządził lobbysta ze szpitali. Uważajcie, miejcie się na baczności, właściciele przychodni. Teraz szpitale będą miały lepiej. Ja inaczej podejdę. Jeżeli chodzi o to, co ma być przedmiotem pracy, to przede wszystkim, czego dopiero co funduszu się zaczyna rozwijać i fundusz jako całość tutaj musi występować i badać, to jest zainteresowanie się tym, co się dzieje. Tak? Jeżeli chodzi o strategię, to wręcz przeciwnie. To trzeba raczej iść rzeczywiście w jakimś kierunku form lżejszych, nieszpitalnych, rozwijać, wzmacniać opiekę podstawową, wzmacniać również ambulatoryjne formy. Mogą to robić szpitale. W tym kierunku też zmiany prawne, które są szykowane, również idą, tak? Czyli żeby wzmocnić przychodnie szpitalne, które mają swoją rolę do spełnienia i rzeczywiście tak się złożyło, że w bieżącym konkursie odpadły i teraz nie mają szansy pracować. Pan tego nie może zmienić. Konkursy są już zamknięte. Konkursy są zamknięte, ale to nie znaczy, że świat się skończył i że życie idzie dalej i że jakby fundusz nie jest upoważniony do tego, żeby badać, patrzeć na to, co się dzieje i wyciągać z tego wnioski. Ale to dopiero następny konkurs może wprowadzić inne rozwiązania, prawda? Zgadza się, to znaczy globalnie tak. Przed panem jednak bieżący problem, czyli problem z przychodniami, których to właściciele prowadzący zapowiadają, że mogą nie podpisać kontraktów na przyszły rok. Mówimy o takiej podstawowej opiece medycznej, bo buntują się przeciwko temu, co zapowiada prezes Pachciarz, czyli temu, że fundusz przestanie płacić za osoby nieubezpieczone. A oni mówią, ale EWUŚ, czyli ten system, który ma weryfikować, nie działa wciąż dobrze. To dlaczego my już mamy za to płacić, skoro jeszcze dobrze system nie działa? Znaczy, myślę, że błędy, które są jeszcze ciągle rzeczywiście wyszukiwane w systemie, będą systematycznie likwidowane i ta skala błędów spadnie. Natomiast oczywiście jakby wśród tych osób, które w EWUŚ-u są, mówiąc kolokwialnie, na czerwono, tak? Czyli których system rozpoznaje jako nierozpoznanych, mamy do czynienia albo z sytuacją taką, że ktoś fizycznie nie jest i tu chyba nie ma dyskusji, że jeżeli ktoś fizycznie pojechał za granicę, ale oczywiście nie ma obowiązku się z tym gdziekolwiek, że tak się wyrażę, meldować, przestał być ubezpieczony, to za taką osobę POZ nie świadczy gotowości, tak? Bo ta osoba, nawet jeśli będzie potrzebowała do lekarza, do tego swojego rejonu nie trafi, bo za to tak naprawdę jest wynagrodzenie. I druga grupa to są osoby, które
nie dopełniły formalności zgłoszenia do ubezpieczenia, tak? Skończyła się gdzieś umowa zlecenia. No tak, ale to jest dosyć duża grupa, tak jak czytam, bo to są matki na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, dzieci, osoby na długich zwolnieniach, te, które są w postępowaniu rentowym, studenci, ci, którzy mają świadczenia rehabilitacyjne. To może być duża grupa. No i to jest rzeczywiście rola do tego, w co wierzę głęboko, bo jest jeszcze ponad 2 miesiące czasu, że ten system będzie uszczelniony i tego typu sytuacji, gdzie rzeczywiście ktoś jest ubezpieczony, ale jest w bazie się zaznacza na czerwono, to nie do końca jest po stronie funduszu, bo to jest w związku z ZUS-em, tak? W związku z czym ta centralną bazą ubezpieczonych fundusz zarządza i na podstawie tego działa. No tak, ale dlaczego, rozumiem jakby słowa przedstawicieli przychodni, dlaczego oni mają być ofiarami źle funkcjonującego systemu? Znaczy chyba ofiarami to jest inne słowo, ponieważ jest również zaproponowana rekompensata w postaci tego i myślę, że to jest też kierunek absolutnie słuszny, żeby część pieniędzy oprócz stawki kapitacyjnej była w stawkach w różnych zadaniach. Tak, ale to jest jakby na dodatkowe zadania, to chyba co innego, prawda? To znaczy powiem tak, ale w te, które do tej pory mogły być tak czy inaczej objęte akcją. Bardziej chodzi o motywowanie do poszczególnych działań, tak, opieki podstawowej, na przykład do badań profilaktycznych. Dobrze, ale pan mówi 2 miesiące, ale ja już widziałam niejedno postępowanie, w którym, tak opowiem kolokwialnie, obie strony się trochę bujały do 31 grudnia, tak żeby w okresie właśnie w okolicach przełomu roku doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, w której nie wiadomo, czy 1 stycznia będzie można skorzystać z lekarza, czy nie. Jest to zawsze ryzyko, to znaczy to nie byłaby tego pierwsza typu sytuacja i nie tylko w Polsce to się zdarza i mówię, no oczywiście tutaj też jestem otwarty i na dialog, i na rozmowy, i na słuchanie argumentów, i na rozwiązania, które będą adekwatne, tak? To znaczy, ale nie jestem cudotwórcą, tak? Cudotwórcą nikt nie jest, tak? To nie ulega wątpliwości. Granice prawa są granicami, to chyba też nikt nie oczekuje, żeby przedstawiciel takiej instytucji jak fundusz działał sobie zupełnie wolontarystycznie, tak? No. A co pan może zrobić dla pacjentów? Pacjenci to wraz z pańskim przyjściem do NFZ-u mają mieć jakąś nadzieję? To znaczy, oczywiście bezpośrednio fundusz dla pacjentów nie działa, tylko jest takim dużym kupującym, tak, w imieniu przymusowym. Ma ich pieniądze. Tak. W związku z czym działamy w imieniu i na rzecz pacjentów, tak, natomiast to, co chciałbym tą filozofię razem oczywiście z całymi wszystkimi pracownikami funduszu przełożyć, to na lepszą integrację opieki, czyli na to, żeby pomiędzy poszczególnymi zakresami, rodzajami świadczeń było więcej kontaktów i te kontakty były bardziej przejrzyste, tak? Między nocną a oddziałami ratunkowymi, pomiędzy specjalistami a diagnostyką kosztochłonną i tak dalej, tak? Jest tutaj sporo do zrobienia, sporo do sprawdzenia, jak to działa i wyciągnięcie wniosków. No, ale tak z jednej strony pan czasem używa sformułowania zintegrowanie świadczeń, a czasem mówi pan weryfikacja świadczeń, znaczy, a to już zupełnie co inaczej to brzmi. Ale bez weryfikacji, czyli bez dokładnego dowiedzenia się tego, co się dzieje, no trudno wyciągać wnioski. Fundusz dzisiaj nie wie, co się dzieje? Fundusz wie statystycznie, ponieważ sprawozdania są kodowane produktami, tak? Natomiast za tymi produktami są konkretni żywi ludzie z różnymi problemami. No tak, ale my nie mamy takiej jednej karty, z którą będziemy chodzić do każdego szpitala, lekarza. To co pan może się, czego pan może dowiedzieć o mnie, gdzie, u jakiego lekarza ja byłam ostatnio? Ale myślę, że jest szansa na to, że w krótkim czasie narzędzia elektroniczne, które bez dodatkowej biurokracji pozwolą na ocenę tego, co się dzieje, będą bardziej dostępne, tak? Czyli te wszystkie projekty, które są trudne, tak? Bo to powiedzmy dla porównania, informatyzacja ZUS-u była łatwym zadaniem, jeśli chodzi o liczbę danych, o dane do bazy. Te bazy są rzeczywiście bardzo mocno skomplikowane i w związku z czym informatycznie to jest duże wyzwanie, ale myślę, że krok po kroku trzeba po prostu działać i w granicach możliwości próbować. A jaki to będzie przyszły rok, jeśli chodzi o pacjentów i o budżet Narodowego Funduszu Zdrowia tutaj, jakby filozofię? Budżet jest trudny i tu nie ma co oszukiwać, że tych pieniędzy przybywa. Ciągle jeszcze stopa zatrudnienia, tak, nie jest adekwatna do tego, co byśmy chcieli, co byśmy oczekiwali. Czy za mało rynku. Płacimy składek? Tak, znaczy składek jest za mało, żeby pokryć wszystkie potrzeby. Jest oczywiście całkiem dobra perspektywa. Ona się przełoży na stan finansów funduszu również, tak? Ale to trochę potrwa. Mhm. No dobrze, ale oprócz tego jakieś trudności, bo nowych konkursów przed panem nie ma, prawda? Znaczy, to wszystko załatwiła Barbara Kawińska w ostatnim czasie. Znaczy kończą się umowy na psychiatrię, na profilaktykę i na świadczenie odrębnie kontraktowe.
zdiagnozowane. Ale to jakoś nie ma nigdy zamieszania wokół tych świadczeń. No czy psychiatrii problemy się zdarzają, ponieważ część świadczeń psychiatrycznych jest rzeczywiście też dość mocno deficytowa i tutaj jakby to jest przyznanie się, że tutaj taka reforma, jeśli chodzi o opiekę psychiatryczną, jest potrzebna bardziej dogłębna, tak? Natomiast ja myślę, że raczej bym patrzył na to, że ten czas, kiedy tych pieniędzy nie ma tak dużo i też jakby samych formalnych postępowań konkursowych nie jest dużo, to jest też dobry czas do tego, żeby dużo tej pracy organicznej u podstaw spróbować zrobić. A szpitale będą miały takie same pieniądze w przyszłym roku? Jak to będzie? Znaczy rok do roku zapewne tak, natomiast mówię, wszystkich szczegółów planu nie znam, aczkolwiek jest on rzeczywiście zatwierdzony. Tak? A już dzwonią prezydenci, marszałkowie do pana, co z tymi naszymi szpitalami, poradniami, które nie dostały kontraktu, jak tu je ratować? W końcu do koledzy, prawie z jednej partii koledzy. Kłopot trochę, prawda? Oczywiście samorządy wykonują to, co jest dla... są właścicielami spółek, tak? To się troszeczkę zmieniło, nie organami prowadzącymi, tylko właścicielami spółek. I myślę, że to również w jaki sposób są zarządzane, na ile trwa proces jakby weryfikacji tego zarządzania, tak, i usprawniania, również szpitalom pomoże. No to w ogóle nie jest odpowiedź na moje pytanie, ale niech tak jest, rozumiem, że pan ucieka. Znaczy, powiem w ten sposób, tak? A może pan powie, budżety... nie liczcie na wiele, bo nie jestem cudotwórcą i nie będzie dla was dodatkowych pieniędzy dla waszych placówek. Budżety na szpitale wydajemy w skali kraju dość dużo pieniędzy. Jak mówię, można tutaj patrzeć na to, żeby pracować właśnie nad tym, że świadczenia, które są niedoszacowane, żeby rzeczywiście były podnoszone, żeby profil świadczeń, na przykład, tak, przeszacowanie świadczeń jednodniowych, tak, czyli przy mniejszych kosztach dla świadczeniodawcy uzyskać to samo dla pacjenta. I w tym kierunku chciałbym działać. I w tym momencie rzeczywiście dla szpitali również jest to potencjalne, jest to win-win situation, tak, czyli każdy wygrywa, i szpital, i płatnik, i pacjent, tak, czyli da szansę, że za nieco mniejsze pieniądze szpital nie dopłaci więcej do świadczenia, bo nie poniesie tak naprawdę kosztów, które nie są niezbędne, a pacjent uzyska tą poradę, to świadczenie, na które czeka. Jeszcze jedno pytanie. Pan jest zwolennikiem takiego systemu, żeby to publiczna służba zdrowia, opieka, tak? Taka, która jest wielofunkcyjna, czyli załóżmy szpital, który ma wiele oddziałów, żeby miała jakieś pierwszeństwo i lepszą pozycję w konkursach? To znaczy, jeżeli chodzi o... W ten sposób ograniczając trochę możliwości prywatnym podmiotom? Znaczy, jeżeli chodzi o pełnienie tej funkcji, to te moje poglądy tutaj nie mają najmniejszego znaczenia. Natomiast oczywiście to, co mnie interesuje jako płatnika, nas interesuje jako płatnika, czyli tak naprawdę wszystkich również pacjentów, to jest to, żeby za te środki, co się robi, nie kto realizuje świadczenia, tylko co się robi. I tutaj niezależnie znowu, tak, bo to nie jest taki podział czarno-biały, tak, że jedne szpitale jakby są nastawione tylko ekonomicznie, a drugie nie. Tak, wszystkie są oczywiście nastawione na to, żeby pracować, maksymalnie ekonomizować, a fundusz, będąc również na razie odpowiedzialny za wycenę, co są plany oczywiście do zmiany, to również powinien to adekwatnie reagować. Tylko oczywiście na poziomie krajowym, w związku z czym tutaj nasza rola to jest analizowanie i przekazywanie tych wniosków do pani prezes i do pracowników. Ktoś tak powiedział ogólnie, żeby się nikomu nie narazić. Nie, jest to taka sytuacja, żeby... Czy mówię to, co wprost można zrobić, tak? Czyli nie obiecywać, to na pewno, tak? Nie obiecywać złotych gór, bo oczywiście ich nie ma, natomiast obiecywać rzetelną pracę w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.